Nazywam się Józef Banaś. Jestem księdzem. Byłem kapelanem 3. Pułku Legionu wchodzącego w skład 2. Brygady Karpackiej. Do tego właśnie pułku należeli bohaterowie dzisiejszego wieczoru. Przez dany nam czas razem z nimi smuciłem się i radowałem. Spożywałem posiłki i głodowałem. Znałem ich wszystkich. Modliłem się z nimi i za nich, spowiadałem ich. Niektórych na zawsze pożegnałem. Dziś każdy z nich opowie swoją historię, a ja dopowiem resztę. Wszystko zaczęło się dla nich dnia 21 sierpnia 1914 roku, kiedy to wyruszyli z ziemi lubieckiej, by walczyć o wolną Polskę. Naszych legionistów poznałem w Sanoku, gdy dołączyli do Legionu Wschodniego. Potem ruszyliśmy w kierunku Jasła, gdzie zgromadziło się ponad 6 tysięcy ochotników. Niestety, jak to bywa w polskim narodzie, w dowództwie doszło do rozłamu. Coraz częściej pojawiały się głosy przeciwko tworzeniu się Wojska Polskiego. Przekonywano żołnierzy polskich, że będą walczyć za cesarza, a nie za ojczyznę. Potem ruszyliśmy w kierunku Mszany Dobrej i to tam zażądano od legionistów złożenia przysięgi na wierność cesarzowi. Nie było to łatwe dla polskiego żołnierza. Ponosiły nas emocje. Obiecano przecież walkę o niepodległą Polskę. Nie wszystkich przekonał kapitan Haller, że jest to konieczne, aby powstała silna polska armia, a wtedy inne państwa będą musiały liczyć się z Polakami. Nawet z 26 ochotników nie wszyscy złożyli przysięgę. Ci, których dziś wspominamy, spojrzeli dalej i uwierzyli, że aby być wolnym, trzeba o to zawalczyć. Nazywam się Michał Kurosz i pochodzę z Tarnawki, choć faktycznie urodziłem się w Dobromiru. Doskonale pamiętam pożegnanie w Dubiecku. Uroczystą mszę świętą odprawioną w naszej intencji przez księdza Górnickiego i cały tłum mieszkańców, który zgromadził się na drodze prowadzącej w kierunku Dynowa. Od kiedy opuściłem dom, minęło 40 dni, kiedy w końcu jako jeden z żołnierzy 3. Pułku Piechoty wyruszyłem pociągiem w kierunku Karpat, na front. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że zostało mi tylko 24 dni życia. Kiedy pociąg na chwilę zatrzymał się tuż za granicą galicyjską, pomimo późnych godzin nocnych, na peron wyszła zamieszkująca tamte tereny ludność polska. Częstowano nas chlebem i solą. Dziękowano nam i śpiewano na naszą część polskie pieśni. Pomyślałem wtedy, że zmierzamy w dobrym kierunku, że jest dla Polski nadzieja. Ten obraz przypomniał mi się rodziny i przyjaciół, żegnających nas w Dubiecku i został ze mną na zawsze. 6 października dotarliśmy do Kirali Chazy, gdzie mieliśmy przez chwilę odpocząć, ale już następnego dnia nasz batalion dostał rozkaz zdobycia doliny rzeki Taracz. Od samego rana maszerowaliśmy bez wystnienia aż do północy. Następnego dnia było jeszcze gorzej. Czekała nas wyprawa w góry. I choć był początek października, nagle spadł olbrzymi śnieg. I tak brnąc po kolana w śniegu, dotarliśmy w końcu pod wieczór do pasterskiej osady. Kozacy byli od nas zaledwie kilka kilometrów dalej, we wsi Rafajłowa. Oddzielała nas jedynie przełęcz Panter. O świcie 12 października 1914 roku stanąłem po raz pierwszy do walki. Odnieśliśmy zwycięstwo. Byłem tak szczęśliwy, że nie przeszkadzało mi nawet zimno, gdy tej nocy zasypiałem w szałasie spleconym z gałęzi jedliny. Do Rafajłowej zostanie kilka dni później sprowadzony cały 3. pułk, aby wybudować drogę. Potem nazwaną drogą Legionów. Budowa tej drogi trwała od 16 października 1914 roku przez zaledwie 53 godziny i dzięki ogromnemu wysiłkowi około 1000 osób udało się wybudować 7-kilometrową trasę przez Karpaty na przełęczy Rogodze Wielkie na wysokości ponad 1100 metrów nad poziomem morza. Drogę budowano według projektu jednego z legionistów, porucznika inżyniera Jana Słuszkiewicza, urodzonego właśnie w Dubiecku. Na przełęczy legioniści postawili krzyż. Na tablicy kamiennej pod krzyżem od polskiej strony do dziś widnieje napis
kiedyś uczyniony ręką legionisty. Młodzieże polska, patrz na ten krzyż. Legiony polskie dźwignęły go wzwyż. Przechodząc góry, lasy, wały, dla ciebie, Polsko, i dla twojej chwały. Ostatni mój dzień. 24 października 1914 roku. Od świtu byliśmy w gotowości. Obie strony przygotowywały się do natarcia nad Wólną. Rosjanie byli już niedaleko szybów naftowych koło Pasiecznej. Teraz chorążem czechowiczem, aż 4 pluton 14 kompanii w sile 46 ludzi wyruszył ze wsi Zielona, aby nawiązać kontakt z dywizją austriacką. Nagle zobaczyliśmy na torze kolejki leśnej kilkunastu kozaków w charakterystycznych czapach. Na rozkaz czechowicza biegliśmy w ich kierunku, wychodząc na czyste pole. Wtedy okazało się, że była to zasadzka. Dostaliśmy się w silny ogień karabinowy. Strzelano do nas ze wszystkich stron. Widziałem, jak czechowicz strzelał ze swojego sztucera, będąc ciężko rannym. Słyszałem ostatnie jego słowa, ojcze nasz, które już nie dokończył, bo jeden z kozaków wciął go szablą w głowę. Ja również nie dokończyłem swojej ostatniej w życiu modlitwy. Niedawno skończyłem 21 lat. Dla ciebie, Polsko, i dla twojej chwały. Nadwórna była dopiero zwiastunem drogi legionów do niepodległości. Przed legionistami kolejne ciężkie bitwy. Mołotków, Pasieczna, Zielona. Nazywam się Kazimierz Włodzik. Byłem jednym z najstarszych wiekiem legionistów. Po chwili wymarszu miałem 29 lat. W Tubiecku wystawiłem moją piękną Jadwigę, dobrą posadę urzędnika pocztowego. Mój teść, ówczesny burmistrz Tubiecka, Paweł Trzewiecki, mocno wierzył, że Polska będzie niepodległa. W legionach zostałem przydzielony do kompanii narciarskiej. Lubiłem jeździć na nartach. Chodziłem przecież z gór, bo urodziłem się i wychowałem w Gorlicach. Ale Karpaty nie sprzyjały żołnierzom. Jakby chciały ich się pozbyć, bo zakłócali majestat gór. Najpierw w październiku spadł olbrzymi śnieg. Potem listopad przyniósł 30-stopniowe mrozy i zawieje śnieżne. Przetrudno było znaleźć z patrolu drogę do obozu, a ręce bolały z powodu odgrożeń. A potem grudzień przywitał nas od Wilżą. Wiecznie deszcze ze śniegiem, szaruga, a przy tym niedostatek żywności i leków. Trzymałem jednak fasą, nie poddawałem się zwątpieniu. Walczyłem o wolną Polskę. Obiecałem żonie, że wrócę całe do domu. Musiałem dotrzymać danego słowa. I tak zrobiłem. Choć styczniowe warki, podrafajowo, przepłaciłem dłuższym pobytem w szpitalu. Dla ciebie, Polsko, i dla twojej chwały. Pamiętam trzech młodych chłopaków z Bachówca, którzy zawsze trzymali się razem. Wojciech Sosnowski, Stanisław Pęcak i najmłodszy z nich gimnazjalista Władysław Bacza. Nieraz trzymały się ich psoty, zwłaszcza podczas codziennych ćwiczeń. Pod koniec listopada 1914 roku każdy z nich dostał się pod inne dowództwo i na kilka miesięcy stracili ze sobą kontakt. Nazywam się Władysław Bacza. 4 listopada 1914 roku skończyłem 18 lat. Jeszcze w gimnazjum zapisałem się do Sokoła, a czytając dzieła Mickiewicza nie mogłem zostać obojętny wobec polskiej sprawy. Pomyślałem, że dosyć tej niewoli, że Polska musi powrócić na mapę Europy, choćbym miał to przypłacić życiem. Kiedy moi koledzy wstępowali do Legionów, zrobiłem to samo. Służyłem w drugiej brygadzie, zwanej Żelazną, w trzecim pułku piechoty, najpierw w 11, potem 14 kompanii. Miałem szczęście, w ogóle jakoś mnie omijały, nie robiąc mi większej krzywdy. Moje szczęście skończyło się 5 lipca 1916 roku. W bitwie pod Kostiuchnówką, gdy pod Wołczeckiem, kiedy zostałem wzięty do niewoli rosyjskiej i internowany w Małatyczach w gubernii Mogilewskiej. Wróciłem do domu, mając w sercu obraz tej strasznej wojny. Zapamiętałem na zawsze twarze kolegów, którzy nigdy nie doczekali się wolnej Polski. Ale nie żałowałem swojej decyzji. Dla ciebie, Polsko, i dla twojej chwały. Thank you.
przyjaciele, poszli walczyć na inną linię frontu. Mój pluton, dowodzony przez pułkownika Halera, otrzymał rozkaz utrzymania Rafałowej. To w Rafałowej ulokowano komendę legionów i szpital polowy. Miejsce to przez prawie 4 miesiące było enklawą polskości na obcej ziemi. Mówiono o niej Rzeczpospolita Rafałowska. Miałem szczęście, że tam spędziłem Boże Narodzenie. Przy łamaniu się opłatkiem podczas wieczerzy wigilijnej strumieniami lały się łzy. Jedno było życzenie. Obyśmy jarnem wcześniej doczekali się wolnej Polski. Początkowo wydawało się, że los faktycznie nas przyja. Aż do nocy z 23 na 24 stycznia 1915 roku, kiedy na naszą grupę jedynie około 1300 gotowych do walki żołnierzy naciągnęła kilkutysięczna armia rosyjska. Chyba jedynie cud, wielki mróz, który powodował zacinanie się rosyjskich karabinów, sprawił, że nie skończyło się to dla nas tragedią. W ciągu kilku miesięcy w Karpatach te jedyni legioniści brałem udział 24 podwyżka z Moskalami. Z legionów zostałem zwolniony we wrześniu 1916 roku. Niestety już nie doczekałem się chwili, gdy zostałem oznaczony Krzyżem Niepodległości, ale nie walczyłem dla odznaczeń, walczyłem dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały. Nazywam się Wojciech Sosnowski. Zanim moja kompania opuściła Rafałową, tuż przed wyruszeniem na front spotkałem hrabiego Augusta Grasickiego, też legionistę, adiutanta samego komendanta legionów, generała Trzaski-Turskiego. Widziałem, że ucieszył się na mój widok i powiedział do mnie: Sosnowski, jestem z was dumny, że utrzymujecie tradycję 1863 roku. Dla takiego 20-letniego chłopaka, który wyplatał wikingowe kosze, to było olbrzymie wyróżnienie. Potem ruszyliśmy na Huculszczyznę przez Polochtę do miejscowości Żabie. Nigdy wcześniej nie widziałem takich widoków. Pasmo górskie, czarnowody, na wszystkich robiło olbrzymie wrażenie. Choć nieraz przeklinałem te góry, gdy broniąc doliny prowadzącej do Żabiego z chłodu trętwiały mi ręce, a biały szron osadzał się na twarzy. W tym czasie dochodziły na słuchy, że Austria przegrywa wojnę i że chce zlikwidować legiony. Burzyła się we mnie krew. Przecież walczymy dla polskiej sprawy. Niewiele brakowało, aby doszło do buntu. Właśnie wtedy ktoś ułożył piosenkę: bo my żołnierze są jak psy, bezdomni my włóczęcy. Tropi nas Moskwa, gryzą szyn, saost i skrawe glęcy. Cholera, tyfus, kulka, głód, czego zapragnie dusza? Marszutem bierz i zeszedł grób, nikogo to nie wzrusza. A jednak wytrwaliśmy na tym karpackim froncie aż do wiosny 1915 roku, kiedy pozwolono nam na odpoczynek. Przed nami jednak były kolejne i kolejne walki. Dla Ciebie, Polską, i dla Twojej chwały. W kwietniu 1915 roku druga brygada została skierowana na front bukowiński w rejonie Czerniowic. Niedługo potem ruszyła w kierunku Kołymi ofensywa rosyjska. Legioniści dowodzeni przez generała Zygmunta Zielińskiego doskonale dawali sobie radę, podtrzymując natarcie, a wtedy wojska austriackie mogły przejść do ataku. Właśnie na bronionym przez Polaków odcinku frontu na Leśnej Polanie w Dobrownicach legioniści postawili duży krzyż. Wtedy nie wiedzieli jeszcze, że pod ten krzyż wkrótce złożył martwe ciała swoich kolegów.
Pierwsze ofiary przyniosła bitwa pod Zadobrówką 11 czerwca 1915 roku. Z naszej dwunastki, właśnie pod Rarańczą, życie oddało dwóch legionistów, a kolejnych trzech zostało rannych. Antoni Szybiek zginął 12 czerwca 1915 roku. To ja znalazłem w jego kieszeni list, który zaczynał się od słów: Kochana mamo, dziś zginął mój najlepszy przyjaciel, Ludwik Gembala, żołnierz mojego batalionu. Mam przeczucie, że będę następny. To przeczucie, że już nigdy nie wrócę do Nienadowej, nie odstępuje mnie od pewnego czasu. Ten list noszę w kieszeni i kiedy mój los się dopełni, ktoś ci go odniesie. Nie płacz i nie rozpaczaj, tak trzeba. Minęliśmy Rarańcze, przed nami Rokitna. Mamy rozkaz zdobyć te umocnienia, z których bije do nas rosyjska artyleria. Możemy poruszać się tylko skokami, aby uniknąć jej ognia. Nie boję się śmierci, ale Boże mój, za nic nie chcę umrzeć w tym dalekim świecie. Grobu mojego nie znalazłby nikt z rodziny, ale wszystko w rękach Boga. Każe Pan umrzeć na polu bitwy, niech się stanie Jego wola. Dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały. Wzruszenie nie pozwoliło mi czytać dalej. Listy jego mamy wysłałam z krótkimi kondolencjami. Antoni Szybiak i Ludwik Gembala, serdeczni przyjaciele z Legionów, zostali pochowani we wspólnej mogile w Rarańczy. Kolejny dzień przejdzie do historii. Ta bezsensowna szarża ułanów, wprost pod karabiny Moskali, przynosi kolejne ofiary wśród legionistów. Ty zapewne.
Nazywam się Szymon Gmiotek. Do Legionu wstąpiłem jako niespełna 20-letni młodzieniec z głową pełną marzeń o wolnej, niepodległej Polsce. Opuściłem ziemię dubiecką pod panowaniem Austro-Węgier, mając nadzieję, że wrócę już do Rzeczypospolitej. Od samego początku walczyłem w 2. brygadzie, w 3. pułku piechoty, a dokładnie w 2. batalionie. Po kampanii w Karpatach, głodzie, chłodzie, po tym wszystkim, co widziałem na froncie, stałem się mężczyzną, żelaznym Karpatczykiem. Ale po szarży pod Rokitną coś we mnie pękło. Kiedy zgromadziliśmy się nad mogiłami naszych ułanów i ich dowódcy rotmistrza Dunina Wąsowicza, ogarnął mnie olbrzymi żal. Na nic dały się słowa wachmistrza Sokołowskiego. Ufajmy, że krew ta przelana na marne nie pójdzie. Dokąd jeszcze będziemy walczyć do chwały Austrii i słuchać bezsensownych rozkazów austriackich dowódców? Honor nie pozwolił mi jednak wycofać się. Byłem przecież żołnierzem, polskim legionistą. 17 czerwca 1915 roku Rosjanie czterokrotnie próbowali przełamać nasz opór, ale im się nie udało. Nie pozwoliliśmy, aby krew naszych towarzyszy poszła na marne. Tam również ja przelałem swoją krew. Dla ciebie, Polsko, i dla twojej chwały. Los dał mi jednak szansę. Jeszcze zobaczę wolną, niepodległą Polskę. Nigdy wcześniej nie czułem takiej złości na Moskali jak po Rokitnej. Na nic mi wasze ura, myślałem. Kiedy chyba już setny raz przeładowywałem karabin, nie oddamy już Rokitnej. To był już 3. raz, kiedy Rosjanie próbowali ją odbić. I nagle, niespodziewanie, dosięgła mnie kula nieprzyjaciela. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Upadłem na ziemię. Z rany postrzałowej soczyła się krew. Wiecie, co robi się z rannymi, gdy nie można ich zabrać z pola bitwy? Okopuje się ich ziemią i tak czekają na pomoc. Ja też czekałem i modliłem się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, my tu, Polów, prosimy Ciebie, znosząc trudy, walki, boje, przyjdź, Panie, Królestwo Twoje, a w niem i Królestwo nasze, to doczesne polskie lasze. Pomoc przyszła w porę, rany wyleczyłem, a w niepodległej Polsce dokończyłem przerwane studia. Zostałem nauczycielem. Nazywam się Bronisław Kowalski. Kiedy wstępowałem do Legionów, miałem 18 lat. Służyłem w 14. kompanii 3. pułku piechoty Legionów Polskich. Dla ciebie, Polsko, i dla twojej chwały. Byłem najmłodszym z legionistów dubieckich. Nie zmogła mnie ani lawina w Gorganach, ani rwące wody Prutu. Nie powaliła mnie nawet grypa. Mówili do mnie: Józek, ty to masz szczęście, Maczak, jesteś w czepku urodzony. Żartowali, że w Iskanie wszystkie panny modlą się o mój powrót, bo kto będzie lekarstwa w aptece im odmierzał. Kula dosięgła mnie właśnie pod Rokitną. Jeszcze przez miesiąc próbowałem paktować z aniołem śmierci. Nie udało się. Zmarłem 27 lipca 1915 roku. 3 miesiące wcześniej skończyłem 18 lat. I odpuść nam nasze winy, bo my wrogom odpuszczamy. Niech tylko z polskiej krainy precz wyjdą, o to błagamy. Dla ciebie, Polsko, i dla twojej chwały. Śpi, kolego, w ciemnym grobie. Niech się Polska przyśni tobie. Koledzy mówili na mnie Wojtuś, choć przecież nie byłem z nich najmłodszy. Może dlatego, że lubiłem żartować, śmiać się i śpiewać, jak to legionista z 2. brygady. Budowałem drogę legionów przez przełęcz Rogodze Wielkie. Słuchałem rozkazów Halera i spotkałem Piłsudskiego. Widziałem Gorgany i przeprawiałem się przez Prut. Mieszkałem w Rzeczpospolitej Rafałowskiej. Uśmiechałem się do kucuskich dziewczyn, ubranych w kolorowe stroje.
Ale Legion to nie tylko była przygoda, to przede wszystkim była nadzieja, prowadząca do niepodległości. Czasem ogarniały mnie wątpliwości, czy to naprawdę dobra droga, skoro tylu moich towarzyszy broni zginęło. A mimo to nadal tarł mu gniew. Na bezsensowne austriackie rozkazy, a nawet rozpacz, gdy widziałem, że po drugiej stronie też są Polacy. Ale słowa raz danego nie złamałem, złożonej przysięgi dotrzymałem. Kiedy w końcu doczekałem się chwili, że wszystkie trzy brygady Legionów złączyły się w boju, przyszło mi walczyć w najstraszniejszej i najkrwawszej bitwie Legionów, pod Kostiuchnówką. Takiej ogromnej siły ze strony Moskali jeszcze nie było. Zasypano nas potokiem kul, oślepiało nas wystrzelające od granatów słupy piasku, ogłuszał huk wystrzałów. Na opadające ze zmęczenia i ran czarnych od dymu legionistów lał się słoneczny żar. Brakowało wody, ale mimo to nie wycofaliśmy się. Nie poszliśmy w rozsypkę. Broniliśmy naszych pozycji do końca. Dla mnie i dla wielu innych bitwa skończyła się 5 lipca 1916 roku, kiedy dostałem się do niewoli rosyjskiej. Ale właśnie ten akt odwagi legionistów w końcu zmienił spojrzenie mocarstw na stronę polską. Plutonowy Wojciech Gąska. Byłem żołnierzem 5. Kompanii 3. Pułku Piechoty Legionu. Dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały. Thank you.
Bitwa pod Kościechnówką była najkrwawszą bitwą legionów. Zginęło, zostało rannych lub trafiło do niewoli 2000 legionistów. Swoją przelaną krwią legioniści doprowadzili do zaistnienia sprawy polskiej na arenie międzynarodowej. 5 listopada 1916 roku został ogłoszony słynny manifest dwóch cesarzy, na mocy którego utworzono niepodległe Królestwo Polskie w granicach nieokreślonych i pod czułą opieką okupantów. Ale prawdziwie niepodległej Polski jak nie było, tak nie było. W legionach wzrastał gniew. Wtedy Niemcy zażądali od legionów złożenia przysięgi na wierność ojczyźnie przyszłemu królowi i braterstwu broni z Niemcami i Austriakami. Piłsudskiemu, który wydał rozporządzenie, żeby nie składać przysięgi, władze niemieckie aresztowały i wywiozły go do twierdzy w Magdeburgu. Legioniści, którzy nie złożyli przysięgi, zostali internowani w obozach niemieckich. Upadał duch w legionach. Nasz trzeci pułk nie chciał wypuszczać broni z ręki. Mieli nadzieję, że uda się coś zrobić dla Polski. Złożyli przysięgę. Z tych oddziałów zostaje sformowany Polski Korpus Posiłkowy pod dowództwem generała Hallera i znów wracają pod Rarańcze. Historia dwóch ostatnich legionistów jest wyjątkowo ciekawa. Sami o niej opowiedzą. Nazywam się Julian Dziurzyński. Wstępując do legionów, miałem 17 lat. Zostałem przydzielony do 4. kompanii 3. pułku piechoty. Wtedy pod Rokitną, w czerwcu 1915 roku, kiedy zginął mój kolega z kompanii, Antoni Szybiak, ja również zostałem ciężko ranny i długo leczyłem się w szpitalu. Potem, po rekonwalescencji, zostałem uznany za niezdolnego do dalszej służby. Pewnie dlatego, że byłem drobnej postury. Jakiś dobry polski lekarz zadecydował za mnie. Miałem wracać do domu i wróciłem. Próbowałem jeszcze raz wstąpić do legionów, ale w biurze werbunkowym odmówiono przyjęcia mnie z powrotem. Teraz wiem, że wobec obojętnej polityki zaborców celowo ograniczano werbunek i próbowano w ten sposób ocalić polską młodzież. Ale ja koniecznie chciałem walczyć. Wstąpiłem więc do armii austriackiej i jesienią 1916 roku uciekłem do legionów. Przyjęto mnie do 4. pułku piechoty. Potem, po kryzysie przysięgowym, wstąpiłem do Polskiego Korpusu Posiłkowego i wróciłem z powrotem na Bukowinę. Tam, gdzie za pierwszym razem zakończyłem swoją drogę z legionami pod Rarańczą i ponownie byłem tam, razem z Władkiem Miśniakiewiczem. W legionach byłem od samego początku, od 21 sierpnia 1914 roku. Nie skończyłem jeszcze wówczas 21 lat, wciąż na froncie. W piechocie drugi pułk, potem trzeci pułk piechoty, przez front karpacki, przez Woli, zawsze pod dowództwem Hallera. Po przybyciu na Bukowinę wizytował nas nawet cesarz austriacki Karol, ale chyba tylko po to, aby uśpić naszą czujność. Kiedy Austria i Niemcy zawarły rozejm z Rosją, pozwolono nam nawiązać przyjazne kontakty z żołnierzami rosyjskimi. Byli wśród nich też Polacy i tak samo jak my marzyli o wolnej Polsce. Wtedy dotarła do nas wiadomość o traktacie brzeskim. Znowu nas sprzedano. Ogarnęła nas nienawiść do Austrii. Żądaliśmy odwetu. W drugiej brygadzie zapadła decyzja o połączeniu sił z oddziałami polskimi w Rosji. W największej tajemnicy opracowano plan przedarcia się przez front austriacki pod Rarańczą w stronę Rokitnej. W nocy z 15 na 16 lutego 1918 roku rozpoczął się szalony marsz legionistów. Obładowany żywnością i amunicją, z karabinem wciąż gotowym do strzału. Wśród kółku działu i zgodu karabinów maszynowych przedzierałem się przez labiryny drowów i drutów kolczastych, opierając ataki austriackich żołnierzy. Byłem jednym z tych, którym się udało. Olbrzymia radość i duma ogarnęły moje serce. Nowy dzień witaliśmy chóralnym śpiewem. Nie rzuci mi ziemi, skąd nasz ród. Mnie się nie udało. Zostałem pojmany przez Austriaków i osadzony w obozie niemieckim Tuflach. Potem zesłano mnie do armii austriackiej, do 30. pułku piechoty. Mylili się Austriacy, myśląc, że będą walczyć przeciwko swoim. Z
armii austriackiej zbiegłem do Konstantynopola, a potem dotarłem do Lwowa, by o niego walczyć. Dla ciebie, Polsko, i dla twojej chwały. Ja zazwyczaiłem dalej, tak jak powinno być od samego początku. Ręka w rękę z polskimi oddziałami ze wschodu, z którymi połączyła się druga brygada, tworząc drugi korpus Wojska Polskiego na wschodzie, dalej pod dowództwem Hallera, aż do 11 maja 1918 roku, kiedy pod Kaniowem musieliśmy skapitulować, bo zabrakło nam amunicji. To była już ostatnia bitwa 3. Pułku Piechoty. Jeżeli myślicie, że straciłem wówczas nadzieję, to mylicie się. I nawet gdyby przyszło mi zrobić to jeszcze raz, poszedłbym dla ciebie, Polsko, i dla twojej chwały. Błogosław Boże temu pokoleniu, co zrodziło się we łzach i niedoli. Z płomieniem męstwa błyszczącym spojrzeniu, z nadziei jutrznia wśród jarzma niewoli i z wiarą w siebie, której nic nie zmoże. Błogosław Boże. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy młodzieży,
która ten program przygotowała, i opiekunowi, pani Joannie, tak, Kuraż, która sprawowała nadzór, pani dyrektor, która pozwoliła na te próby w Liceum Kubieckim. Ja tak sobie pozwoliłem zabrać głos jako przedstawiciel Komitetu 105. Rocznicy Wymarszu Legionistów z Lubiecka do Legionów. Ciekawostka jest taka, że po premierze tego przedstawienia 11 listopada, zaraz na drugi dzień, pani Wiola Staszczak, która jest reżyserem, znaczy nie, która napisała tekst do tego przedstawienia, bardzo dziękujemy. Otworzyła komputer 12 listopada i okazało się, że mamy już wszystkich legionistów, którzy wyszli z ziemi lubieckiej do Legionów. Także niebawem będzie specjalna okazja, żeby odsłonić nasz pomnik już z wszystkimi nazwiskami, które definitywnie tą inicjatywę zakończą. Pamiętacie może państwo, 1 września odsłoniliśmy pierwsze 10 tabliczek, 11 kolejne dwie. A teraz będziemy mogli już umieścić wszystkich legionistów, którzy wyszli z Dubiecka do Legionów, i nasz pomnik będzie miał już pełne imię wszystkich, którzy w tym okresie postanowili pójść zawalczyć. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyszli być może po raz drugi na to przedstawienie. Bardzo się nam ono spodobało wtedy 11 listopada i stwierdziliśmy, że trzeba dokonać jego powtórnego wystawienia w dniu dzisiejszym. Młodzieży niech piątki dadzą, profesorki, tak. To jest wniosek księdza proboszcza, myślę, że panie profesorki pozytywnie się odniosą do tej inicjatywy. Właśnie, to byli właśnie tacy chłopcy w tym wieku. Bardzo dziękujemy, dobranoc, wszystkiego dobrego.